Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w poniedziałek, 24 marca i zapraszam na Teledziennik. 100 załóg stanęło na starcie imprezy rajdowej Fregata Trophy, organizowanej przez grupę Walim Rajdowy. Rajdowy Walim przyzwyczaił już zawodników i kibiców do ciekawych tras, na których organizuje imprezy rajdowe. Po walimskiej zimówce, która odbywała się na walimskich patelniach, tym razem organizatorzy sięgnęli po kolejny odcinek legendarnego Elmotu. Tym razem zawodnicy ścigali się wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Trasa liczyła blisko 2,5 kilometra. Jest to krótka trasa, no ale muszę tutaj dodać, że to jest bardzo techniczna trasa, taka rytmiczna. Tutaj zakręt układa się w zakręt, zakręt w zakręt, także zawodnicy tutaj na pewno się nie nudzą i mają, wydaje mi się, że więcej pracy niż na słynnej kostce Walimy. Na starcie, który zlokalizowany został u podnóża zapory, stanęło 100 załóg podzielonych na 7 klas. Żeby powiedzieć, tę trasę urodził się już jakiś rok temu, tak przymierzaliśmy się, chcieliśmy coś zmienić, odświeżyć, ponieważ tylko jeździć w Walimiu stałoby się po prostu nudne dla zawodników i jak widać po frekwencji chyba pomysł chwycił, bo frekwencja, tak jak mówię, 100 załóg. Chyba na żadnych imprezach tutaj w okolicy się to nie zdarza, żeby tyle aut przyjeżdżało na imprezę. No i dodatkowo pomoc szefa Fregaty, który udostępnił nam lokal na zakończenie, który będzie tutaj, że tak powiem, serwował gastronomię dla zawodników. No i samo to, że bardzo malowniczy teren i chcemy promować nasz teren rajdami, nie tylko Walim, całą gminę, a w gminie jeszcze takich dróg jest sporo i myślę, że to nie jest ostatnie zaskoczenie dla zawodników, ponieważ planujemy coś jeszcze nowego, ale to w tej chwili jest tylko, to są plany i nie będziemy jeszcze mówić, co to jest. My chcemy wspierać amatorów. Walim Rajdowy to jest tutaj nasza gmina Walim. Z panem Walkiem się przyjaźnimy i to był jego pomysł, zamysł, propozycja i zgodziliśmy się. No i robimy pierwszą Fregata Trophy dzisiaj. Czyli impreza będzie cykliczna. Tak, tak. Naszym zamierzeniem... Trochę pogoda nam nie dopisała, ale no, atrakcji dosyć dużo, fajnie. Tak, chcemy, żeby co roku była taka impreza właśnie w marcu, żeby to była cykliczna. No teraz mamy przejazdy, wyścig, ale chcemy to bardziej rozbudować o jakby całą jakby taką fregatową i jakby rajdową otoczkę. Będą do tego może jakiś pokaz filmów rajdowych amatorskich, ale to wszystko, co jest związane z amatorskim tym uprawianiem tej dyscypliny. Po starcie o godzinie 11 każda z załóg musiała pokonać 3 podjazdy konkursowe o długości 2 km 400 metrów z metą lotną usytuowaną kilkaset metrów za fregatą. Trasa trudna, ale także malownicza, pomimo ulewnego deszczu, przyciągnęła wielu kibiców, którzy nieraz okazywali się bardzo pomocni. Nie obyło się także bez groźnie wyglądających zdarzeń. W
ponad 40-letniej historii imprez rajdowych rozgrywanych w Zagórzu Śląskim zdarzały się przypadki, kiedy załogi lądowały w zimnych wodach Jeziora Bystrzyckiego. Dlatego oprócz standardowego zabezpieczenia trasy, nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwała ekipa nurków. Zostaliśmy poproszeni przez organizatora na zabezpieczenie na wypadek, gdyby jakiś samochód wpadł tutaj do zalewu i jesteśmy po to, żeby to wyciągnąć. Na nas to 4 osoby. No i czekamy, miejmy odpukać, żeby nic się nie stało. No właśnie, odpukać, żeby nic się nie stało, ale gdyby, nawet kibic, jak wyglądają te procedury? Czy po prostu teraz tak, że po prostu mamy cały sprzęt do nurkowań głębokich, mamy do tego letarki, mamy kotwice, mamy linki, asekuracja pomiędzy partnerami, czyli są dwie ekipy po dwóch płetwonurków. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, to po prostu zanurkujemy i będziemy odszukiwać czy samochód, czy osobę, która po prostu będzie pod wodą. Czy to jezioro jest głębokie? Tak, przy samej tamie jest około 400 metrów. Była to pierwsza edycja Fregata Trophy, ale z całą pewnością nie ostatnia. Niestety w poniedziałek na godzinę 12 nie były jeszcze dostępne wyniki online. Nazwiska zwycięzców opublikujemy w weekendowym wydaniu magazynu Teledziennika. Od niedzieli w Kamiennej Górze pada śnieg. W drugim dniu wiosny zrobiło się biało. Do tej pory spadło około 3 cm świeżego puchu i cały czas pada. Póki co na drogi nie wyjechały piaskarki. Drogowcy czekają, aż śnieg przestanie padać. Temperatura w okolicach zera i spada. Wielu kierowców już zmieniło opony na letnie i zmuszeni są jeździć powoli. Na drogach jest błoto pośniegowe, które wieczorem może zmienić się w lód. W Zespole Szkół nr 1 można oglądać wystawę historyczną traktującą o losach Polaków, Ukraińców i Niemców po II wojnie światowej. Wystawa jest efektem projektu Historia opowiedziana, doświadczenia przesiedlonych w oczach młodego pokolenia, realizowanego przez Fundację Nasz Dom w 2007 roku. Od 20 marca w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu można oglądać wystawę opowiadającą o losach Polaków, Ukraińców i Niemców tuż po II wojnie światowej, której zadaniem jest budowanie społeczeństwa świadomego swojej historii. Adresatem są wszyscy, a zwłaszcza powinni być młodzi ludzie. To są historie opowiedziane Polaków, Ukraińców i Niemców, którzy musieli opuścić swoje tereny. Pamięć o tych czasach, wydarzeniach, przeżyciach tych ludzi właśnie pozostaje najczęściej wśród rodzin. Natomiast ważne by było, żeby poznawali to inni, którzy tego nie doświadczyli. I miejmy nadzieję, w dzisiejszych czasach, bardzo trudnych, zwłaszcza teraz, mówienie o tym, przypominanie, to jest właściwie takie signum temporis. Organizatorami wystawy są Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Wystawa, podobnie tak jak ta o Annie Frank, gości w pierwszym liceum ogólnokształcącym dzięki Edwardowi Skubiszowi, prezesowi Fundacji Dom Pokoju, z którą współpracuje wałbrzyska placówka. My już współpracujemy z panem Edwardem Skubiszem, który jest prezesem Fundacji Dom Pokoju, od ubiegłego roku. W zeszłym roku na przykład żeśmy otwierali wystawę o Annie Frank, która właściwie wprowadzała w klimat bardzo też ważny Żydów, Holokaustu, przeżyć w czasie Holokaustu, w czasie II wojny światowej młodej Żydówki. Wystawa teraz jest w Książu i uznaliśmy, że kontynuujemy ten wątek w roku następnym poprzez wystawę właśnie o Ukraińcach, Polakach i Niemcach.
Wystawa połączona jest z warsztatami, w których udział wzięli uczniowie obu szkół. To właśnie oni będą oprowadzać młodszych kolegów po wystawie, dając tym samym im niezwykłą lekcję historii. Ubiegłego roku organizujemy te wystawy i oni są przewodnikami po tej właśnie wystawie. Także jest to swoista, bardzo dobra forma edukacji dla młodych ludzi, jak i również dla każdego pokolenia, bym powiedziała. Otwarcie wernisażu towarzyszyło rozstrzygnięcie organizowanych w szkole konkursów skierowanych zarówno do szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych. Wystawę można zwiedzać w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu do połowy kwietnia. Ponad 100 wałbrzyszanek rozpoczęło wiosenne spalanie kalorii od pierwszego nocnego maratonu fitness, który zorganizowany został w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AquaZdrój. Nikt nie miał wątpliwości, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Specjalnie dla pań organizatorzy przygotowali zarówno intensywny, jak i zmysłowy trening, który dał im duży zastrzyk pozytywnej energii. To jest taka pierwsza tego typu impreza. Co prawda drugi maraton, ale o takiej porze pierwszy raz. Jak widać, frekwencja również dopisała. Mamy na parkiecie 110 pań, także jesteśmy bardzo zadowoleni. W tej chwili Ewa prowadzi body shape, wcześniej Kasia rozgrzała panie wiosennie, sexy dance, także było trochę bardziej zmysłowo, stąd też te światła i aura wieczorna. Potem przechodzimy do zumby, mamy również mordercze turbo stepy i na sam koniec znowu Kasia wskakuje i prowadzi troszkę stretching, rozciąganie, taki body art, żeby wyciszyć panie, żeby mogły dzisiaj po tym całym maratonie fitnessowym zasnąć. 6 godzin wspaniałej zabawy i mnóstwo endorfin było doskonałą propozycją rozpoczęcia wiosny, zarówno dla osób uprawiających sport, jak i dopiero planujących regularne ćwiczenia. Mamy też dzisiaj indoor cycling i akurat ta część rowerowa jest typowo nocna, bo zaczynamy 23:15, jadą nasi zawodnicy do 1:15, losowanie nagród, więc w okolicach godziny 1:30 kończymy imprezę. Ale cieszymy się, że frekwencja jest taka, że mieszkańcy Wałbrzycha nastrojeni są pozytywnie do wiosny, chcą się ruszać. Serdecznie zapraszamy, na pewno będziemy wychodzić naprzeciw takim oczekiwaniom i tego typu maratony będziemy organizować przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu. Serdecznie zapraszamy. Na zakończenie maratonu wśród uczestniczek rozlosowano atrakcyjne nagrody. Jeszcze 4! 3! Raz, dwa, trzy, kolano! Raz, dwa, trzy, kolano! Raz, dwa, trzy, kolano!
wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę także odwiedzać nasz portal internetowy www.daminfo.pl. Ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia jutro.